Nic nie rozumiem, Krzychu. Chyba radar to trzeba zresetować przed użyciem. Wtedy łapalibyśmy tylko tych, co przekraczają prędkość, a tak? Każdemu wlepimy 75 na godzinę w terenie zabudowanym. A jak się będzie wykłócał, to jeszcze dowód zabierzemy za niesprawny prędkościomierz. Czekaj, Krzychu. Chcesz powiedzieć, że wymusimy na zatrzymanym wręczenie łapówki? Albo co? Albo zajebiście! Dobra, Krzychu, uważaj, jedzie! Łap frajera! Kurczę, Marcin, tam była policja! Wiem, myślisz, że jestem ślepy! Nie chcę wywoływać paniki, ale chyba nas gonią! Jak się powiedziało A, to trzeba też powiedzieć B! Gaz do dechy! Marcinek, co ty robisz? Już mówiłem, że to nie ja! To Krystian świruje! No, to się najeździłem. Jak nic, stracę prawko. No i przynajmniej mandatu nie dostałem. Patrzcie, jak Teslą, nie muszę kierować. Lepiej, nie marzę skierować. No tak. Kurde, gdzie on nas wiezie? Jesteśmy na Ochocie. Co jest na Ochocie? Nic szczególnego, nie wiem. Oj, nieważne co jest, co było. Ważne, że nie możemy wysiąść, a mi się chce siku. No, to musisz wytrzymać. Czekaj, Domino, co ty powiedziałeś? Co, że mi się chce siku? Ale to już nieaktualne. No ej, świnio! Nie uszczaniu, nieważne co było na Ochocie? A właśnie, że ważne. Największy polmozbyt w Warszawie. Co takiego? Salon sprzedaży, sklep z częściami i stacja naprawcza takich sprzętów, jakim teraz jedziemy. Kurde, szefie, miałeś rację. Tylko po co on nas tu przywiózł? Pewnie przegląd wasu mu się marzy. No to spóźnił się jakieś kilkanaście lat. Co się dzieje? Chyba Krystian nie jest zadowolony. O cholera, wpadł w szał!